Witaj w module 6 kursu o rysunku technicznym dla branży mechanicznej dotyczącym rysunku złożeniowego. Opowiem Ci dzisiaj o elementach zawartych w specyfikacji elementów złożenia. Specyfikacją elementów złożenia nazywamy wykaz części na rysunku złożeniowym. Wykaz części powinien mieć formę tablicy, w której linie obramowania i pionowe linie oddzielające poszczególne kolumny są liniami ciągłymi grubymi, linie ciągłe grube. Wykaz umieszcza się bezpośrednio nad podstawową tabliczką rysunkową lub sporządza się go na oddzielnych arkuszach formatu A4, bezpośrednio nad tabliczką rysunkową lub na oddzielnych arkuszach formatu A4. Wykaz części rozpoczyna się nagłówkiem. Kolejne jego kolumny powinny zawierać następujące informacje o części składowej wyrobu prezentowanego na rysunku złożeniowym. Numer pozycji lub numer części, czyli numer części lub zespołu, jakim są one oznaczone na rysunku złożeniowym. Nazwę części lub nazwę zespołu, a w przypadku przedmiotów i elementów znormalizowanych ich oznaczenie według normy podmiotowej. Liczbę sztuk lub liczbę zespołów niezbędnych do zmontowania jednego przedmiotu, wyrobu, prezentowanego na rysunku złożeniowym. Oznaczenie lub numer rysunku lub numer normy, czyli dane identyfikujące daną część składową wyrobu. Materiał, czyli wyszczególnienie gatunku i rodzaju materiału według odpowiednich norm. Ciężar, czyli masę części składowej. Uwagi, czyli miejsce na informacje dodatkowe. Wykaz uzupełnia się w kierunku od tabliczki rysunkowej ku górze arkusza, o ile jest on umieszczony bezpośrednio na rysunku złożeniowym, nad podstawową tabliczką rysunkową. Pamiętaj, aby oznaczenia części wykonywać w takiej kolejności, jakiej poszczególne części występują w zespole lub każda pojedyncza część na rysunku. Do zobaczenia w kolejnym module. Powodzenia na teście!